Powiem kilka słów o konkursie, ponieważ byłem jurorem, czwartym jurorem. Nazywam się Mariusz Hartman. No więc konkurs był taki właściwie bardzo dziwny w tym roku. Z jednej strony wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o nadesłanie zdjęć na papierze. Przyszło ich masę, ponad 500, od chyba około ponad 140 autorów. No i wtedy zdarzyło się nieszczęście. Otóż z powodu pandemii musieliśmy obradować zdalnie. Także wszystkie zdjęcia, które napłynęły, a zdjęcia napłynęły oprócz wersji papierowej również z wersją elektroniczną, były oceniane przez jury tylko i wyłącznie na podstawie obrazu cyfrowego. I w tym momencie, tak jak wszyscy już znają werdykt, nagrody zostały rozdane. Tutaj jury do tego etapu zachowało się, czyli my wszyscy, w sposób, mam nadzieję, wobec wszystkich uczestników ok. Ale zdarzyła się taka rzecz. Ta wystawa została powieszona w wieży ciśnień, wisi na trzech piętrach. Na dwóch piętrach wisi. Miałem okazję zobaczyć to. Zachęcam zresztą wszystkich. No i wtedy doznałem czegoś takiego, co można nazwać dysonansem poznawczym. To znaczy, nie mogłem odszukać zdjęć nagrodzonych, oprócz właściwie jednego autora, co do którego miałbym pewność, że te nagrody zostały, że gdyby były oceniane na papierze, również nagrody zostałyby w ten sam sposób przyznane. Oprócz nagrody imienia Dorysa za portret, właściwie myślę, bo te zdjęcia w tej kategorii były bezkonkurencyjne, zdjęcia, zarówno pierwsza nagroda, jak i trzecia, mam wrażenie, że gdyby były oceniane zdjęcia na papierze, być może, myślę, że tak nawet na przynajmniej 50-60%, te nagrody byłyby inaczej rozdane. Co się stało? Otóż przy oglądaniu plików cyfrowych wszystkie zdjęcia były jednakowej wielkości, na jednakowych monitorach. Każdy z jurorów oglądał to na swoim monitorze. Wszystkie zdjęcia jak gdyby miały równe szanse ocenienia. Liczył się tylko obraz, treść zdjęcia, kompozycja zdjęcia. To w przypadku papieru dochodzi jeszcze jedna rzecz, a mianowicie jak to jest zdjęcie wywołane, czy to w postaci klasycznej, czy to w postaci cyfrowej. No i tutaj zobaczyłem pewien problem. Oprócz tych zdjęć, o których mówiłem, nagrody za portret, to dalsze nagrody, pierwsza nagroda, mimo że zdjęcia są obrazowo, są świetne, to jednak wykonanie tego już na papierze powoduje, że ten obraz bardzo dużo traci. No, taki był konkurs. Nic na to nie poradzimy. Żeśmy ocenili najlepsze obrazy, jakie żeśmy widzieli. A czy one będą się również widzom podobać? Czy też doznają takiego dysonansu poznawczego? No to już sprawa losu, sprawa COVID-u. Nic my na to nie poradzimy. Zachęcam natomiast wszystkich laureatów, żeby popracowali nad techniką, nad sposobem ekspozycji tych zdjęć, tak żeby te zdjęcia nie tylko wyglądały dobrze na ekranie, ale również żeby bardzo dobrze wyglądały, a nawet jeszcze lepiej, na papierze.
No i to tyle. Do zobaczenia może w przyszłym roku.